Dzień dobry Państwu. Kontynuując tradycję kilkuletnią solińskich wykładów, chcielibyśmy zaprosić Państwa na nowy cykl, który zatytułowaliśmy z Osolińskiego Skarbca Kultury. Te wykłady odbywać się będą w siedzibie głównej siedzibie Ossolineum przy ulicy Szewskiej, w refektarzu, w którym się dzisiaj znajdujemy, i będą odbywać się w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 17. Dzisiejszy wykład, oczywiście ze względu na święta zarówno polskie, jak i obrządku wschodniego, ten wykład odbywa się trochę później. Natomiast tradycyjne wykłady majowy i czerwcowy, a potem wykłady już po wakacjach, będą się odbywać właśnie w trzeci wtorek miesiąca. Cały cykl zaczynamy wykładem naszej koleżanki dr Olgi Tkaczuk, poświęconej Ukrainikom w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Po pokazie koleżanka zaprezentuje najciekawsze i najcenniejsze obiekty ze zbioru starych druków, które mam nadzieję spodobają się Państwu, a przede wszystkim zainteresują Państwa także kulturą cerkiewną i ukraińską. Tak jak ten wykład, który będzie się odbywał na żywo w refektarzu z udziałem oczywiście wszystkich chętnych, tak samo wszystkie pozostałe zapraszamy na pozostałe wykłady, które będą się tutaj też odbywać w refektarzu. Dzisiaj zapraszamy na wykład pani dr Olgi Tkaczuk. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie w murach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich i zapraszam na pierwsze spotkanie pod tytułem Ukrainika w zbiorach starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu w ramach nowego cyklu wykładów z Ossolińskiego Skarbca Kultury. Wyrażając solidarność z Ukrainą i Ukraińcami, którzy w tej chwili bronią swojego kraju przed rosyjską agresją, postanowiliśmy pierwsze spotkanie nowego cyklu poświęcić tym zabytkom książkowym ze zbiorów Ossolineum, które są w różny sposób związane z Ukrainą, jej historią oraz szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Próbując zniszczyć ukraińską państwowość, zaprzeczając istnieniu ukraińskiej tożsamości, historii, kultury i języka, Rosjanie bombardują w Ukrainie biblioteki, muzea, teatry, palą ukraińskie książki, archiwa, dzieła sztuki. Ale w żaden sposób i żadną bronią nie da się wymazać ukraińskiej pamięci narodowej, tożsamości, wiedzy i wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Nie da się również zniszczyć wszystkich materialnych artefaktów, które świadczą o bogatej, wielowiekowej historii i kulturze Ukrainy. Zabytki te są rozproszone po całym świecie i przechowywane w różnych instytucjach, m.in. w Ossolineum, którego historia od początku była związana z Lwowem oraz z terenami obecnej Ukrainy. Tworząc instytucje o charakterze narodowym, Józef Maksymilian Ossoliński przede wszystkim starał się o gromadzenie zabytków związanych z historią i kulturą polską. Mimo to, oprócz poloników, kolekcja założyciela od początku zawierała także zbiór druków i rękopisów słowiańskich, który zgodnie z pragnieniem założyciela miał być najtroskliwiej uzupełniany. Ze względu na wybraną przez Ossolińskiego siedzibę zakładu, w jego zbiorach znalazły się też prywatne oraz publiczne, a także poklasztorne księgozbiory i kolekcje ze Lwowa i Galicji Wschodniej. Wśród nich trafiały się cenne artefakty związane z ukraińską kulturą i historią, chociaż większość obiektów tego typu znajdowała swoje miejsce w zbiorach równorzędnych instytucji ukraińskich, takich jak Narodny Dim, Biblioteka Naukowego Towarzystwa imienia Szewczenki oraz Muzeum Narodowe we Lwowie. Pierwsze wspomnienia o Ukrainikach w zbiorach Ossolineum pojawiają się w pierwszej połowie XX wieku, m.in. w artykule z okazji stulecia działalności Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie, umieszczonym w czasopismie Nowa Zoria. Znany ukraiński historyk Iwan Krywecki podkreślał, że w zbiorach instytucji znajdują się cenne skarby z zasobu Ukrainika, a mianowicie materiały do historii Ukrainy i Lwowa XVI-XVII wieku. Ukraiński uczony wspomniał także o rękopisach i starych drukach z bibliotek kościołów i klasztorów bazyliańskich, zakupionych przez Ossolińskiego po kasacji świątyń w ramach reformy józefińskiej.
o zgromadzonych w Ossolineum, ale mało znanych ukraińskich zbiorach, m.in. wspominali też ukraińscy historycy Michał Woźniak, Wasyl Szczurat czy Iwan Krypiekiewicz. Już w drugim roku istnienia Biblioteki Fundacyjnej Ossolińskiego, zatwierdzonej dekretem cesarskim w 1817 roku, kolekcja zawierała 22 starodruki oraz 9 rękopisów cyrylickich. Wykaz tych książek przygotował i umieścił w swoim dzienniku naukowym ksiądz Michał Bobrowski, światowej sławy slawista i profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Dziennik ten, przechowywany w Archiwum Ordynacji Zamojskich w Warszawie, nie zachował się do dziś. Na szczęście wykaz tych książek, powstałych głównie na terenach obecnej Ukrainy, opublikował w 1920 roku Iwan Ujienko, znany ukraiński historyk, bibliograf, działacz oświatowy i religijny, w artykule pod tytułem Starodruki i rękopisy cyrylickie w bibliotece hrabiego Józefa Ossolińskiego w roku 1818. Po podziale ossolińskich zbiorów podczas II wojny światowej oraz przeniesieniu się Ossolineum do Wrocławia, większość Ukraińców z kolekcji zakładu pozostała we Lwowie. Bez względu na to, na dzień dzisiejszy Biblioteka Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu posiada jedną z najbogatszych w Polsce kolekcji Ukraińników, tym bardziej, że omawiany zbiór po 1946 roku jest stale poszerzany dzięki dokonywanym zakupom i darom. Celem dzisiejszego spotkania jest przedstawienie niewielkiej części Ukraińników przechowywanych w zbiorach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, a mianowicie starych druków, czyli książek wydanych do 1800 roku. A propos terminu Ukrainika, który pojawia się w tytule dzisiejszego wykładu, pragnę zaznaczyć, że będę stosowała szerokie kryteria typowania materiałów do tego zespołu. Pierwsze z nich to kryterium terytorialne, które pozwala zaliczać do Ukraińników wszystkie druki wydane na terenach obecnej Ukrainy, ale także książki, które ukazały się na terenach znajdujących się dzisiaj poza granicami państwa ukraińskiego, ale na których wyraźnie zaznaczyły się ukraińskie wpływy. Zgodnie z kryterium narodowym lub etnicznym, do kategorii Ukraińników zaliczamy dzieła stworzone przez Ukraińców bez względu na język tekstu i miejsce wydania. Trzecie kryterium tematyczne lub treściowe dotyczy oczywiście zawartości dzieła. Chodzi o tu o druki w całości lub fragmentarnie poświęcone Ukrainie, Ukraińcom, niezależnie od miejsca i języka publikacji. I na podstawie kryterium językowego do Ukraińników zaliczamy wszystkie teksty wydane w języku ukraińskim. Chciałabym tu zaznaczyć, że język ten wcześniej określano też ruskim, staroukraińskim lub prostą mową, a także teksty w języku cyrkiewnosłowiańskim, który w ciągu kilku stuleci pełnił funkcję języka literackiego, szczególnie w drukach religijnych. W ramach dzisiejszego pokazu przedstawię Państwu nie tylko książki napisane przez ukraińskich autorów w języku ukraińskim, wydane na terenach obecnej Ukrainy, ale także Ukrainika napisane przez zagranicznych autorów w języku łacińskim, niemieckim, francuskim, polskim, wydane na terenach całej Europy. Jednym z pierwszych zagranicznych autorów, który szczegółowo opisał południowo-wschodnie tereny Rzeczypospolitej, określając je toponimem Ukraina, był francuski inżynier wojskowy, pisarz i kartograf Guillaume Levasseur de Beauplan. W 1648 roku w Gdańsku okazała się jego mapa pod tytułem Delineatio Generalis Camporum Desertorum Vulgo Ukraina. Później w roku 1660 została wydana najsłynniejsza praca Beauplana w języku francuskim, której tytuł w języku polskim brzmi Opisanie Ukrainy, którą tworzą liczne prowincje Królestwa Polskiego leżące pomiędzy granicami Moskwy i Transylwanii wraz z wiadomościami o zwyczajach, sposobie życia i prowadzenia wojny jej mieszkańców. Niestety w zbiorach Ossolineum nie posiadamy tej ważnej do historii Ukrainy pracy Beauplana. Natomiast w zbiorach starych druków znajduje się później mniejszy druk Beauplana w języku niemieckim, który został wydany we Wrocławiu w 1780 roku. Tytuł tej pracy Beschreibung der Ukraine, der Krim und deren Einwohner, czyli opis Ukrainy, Krymu i jej mieszkańców. Praca zawiera
tekstowy opis ziem ukraińskich niestety nie zawiera żadnej ilustracji z planem, mapą czy widokiem jakiegoś miasta. Natomiast kolejna książka, której autorem jest pisarz, kartograf, wydawca Jakob von Sandrart, w swojej pracy pod tytułem Des Königreichs Polen, Landstaats und Zeitbeschreibung podaje kilka ilustracji miedziorytowych, na których są przedstawione miasta Królestwa Polskiego, w tym miejscowości, które znajdują się obecnie na terenach Ukrainy. Między innymi mamy w książce przedstawienie Kijowa, centrum historycznego otoczonego murami. Mamy też przedstawienie kamienica podolskiego, słynnej fortecy, która w świetnym stanie po konserwacji zachowała się do dzisiaj. Także na ilustracji w książce Sandrarta są przedstawione tereny Dzikiego Pola i progów Dniepra, czyli tereny, na których mieszkali kozacy. I jeszcze jedna ilustracja to mapa Krymu, który wówczas był częścią Hanatu Krymskiego. Pierwszym tekstem w języku łacińskim przedstawiającym czytelnikom z Europy Zachodniej sytuację religijną na ziemiach Rusi Południowej był traktat pod tytułem Religiozy Kijowienze Skrypty Sivy Kijowa Subterene, czyli Religijne Krypty Kijowa lub Kijów Podziemny, wydany w Jenie w 1675 roku. Książka zawiera cenne wiadomości na temat Unii Brzeskiej z 1596 roku, a także opis i historię Ławry Pyczerskiej, najstarszego monasteru na Rusi, założonego na początku XI wieku, który do dziś należy do największych zespołów monastycznych Europy Wschodniej. Autor traktatu, Jan Herbinius, urodzony w Byczynie na Śląsku, był pisarzem protestanckim, kaznodziejem, teologiem, nauczycielem i rektorem szkół w Sztokholmie i Wołowie. Historią Rusi, w tym Kijowa i jej świątyń, zainteresował się podczas swojego pobytu w Wilnie, gdzie pełnił funkcję kaznodziei protestanckiego. Dzięki korespondencji z ówczesnym archimandrytą Ławry Pyczerskiej Innocentym Gizelem stworzył bardzo precyzyjny i szczegółowy opis całego kompleksu monasteru, a przede wszystkim jego części podziemnej. Dzieło Herbiniusa zawiera bardzo rzadkie i cenne wiadomości na temat życia duchownego Ukraińców, ich historii i kultury religijnej, między innymi informacje o chrzcie Rusi Kijowskiej. Dzieło zdobiono licznymi ilustracjami miedziorytowymi, które przedstawiają jaskinie i krypty Ławry Pyczerskiej, a także sceny z życia mnichów. Tak to wygląda. Jest nas tablic miedziorytowych, zawiera nazwiska 50 mnichów, którzy spoczywają w kryptach Ławry Pyczerskiej. Część egzemplarzy wydania Herbiniusa zawiera także tablicę miedziorytową przedstawiającą plany jaskini Ławry Pyczerskiej. Ossolinski egzemplarz tej tablicy niestety nie posiada. Zostając przy Ławrze Pyczerskiej, przechodzimy do kolejnego druku. Jest to praca Atanazjego Kalnofojskiego, jednego z zakonników Ławry Pyczerskiej, pod tytułem Teraturgema lubo cuda. Książka opisuje cuda, przede wszystkim przypadki cudownego uzdrowienia, które zdarzyły się przy ikonach lub relikwiach przechowywanych w Ławrze Pyczerskiej. Książka zawiera także informacje dotyczące historii Kijowa, Rusi Kijowskiej i przede wszystkim Ławry Pyczerskiej. Więc książkę zdobiono również ilustracjami. Między innymi umieszczono dwie tablice
które przedstawiają kompleks monasteru Ławry Peczerskiej. W tekście druku umieszczono także drzeworyty przedstawiające postaci związane z historią Kijowa i Ławry Peczerskiej. Między innymi możemy zobaczyć przedstawienie Atanasego i Teodozjego Peczerskich, którzy są uważani za założycieli tego monasteru w Kijowie. Także mamy przedstawienie Włodzimierza Wielkiego, który ochrzcił Ruś w 988 roku. Data 1636 rok nie jest właśnie rokiem wyprodukowania tego drzeworytu, tylko rokiem, kiedy w ruinach cerkwi dziesięcinnej w Kijowie zostały odnalezione szczątki, czyli relikwie Włodzimierza Wielkiego. Także mamy przedstawienie książąt kijowskich Borysa i Chliba, którzy zginęli śmiercią męczenników i z tego względu są jako pierwsi zaliczeni do grona świętych prawosławnej cerkwi kijowskiej. Druk Kalnofojskiego ukazał się w drukarni Ławry Peczerskiej w 1638 roku. Drukarnia Ławry Peczerskiej została założona przez archimandrytę monasteru Elezeusza Pletyneckiego na początku, czy w pierwszej połowie XVII wieku. Pierwszym drukiem, który ukazał się w drukarni Ławry Peczerskiej, był Czasosłow z 1616 roku. Drukarnia Ławry Peczerskiej należała do największych i najlepiej wyposażonych oficyn na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. Bez przerwy działała ona od pierwszej połowy XVII wieku do 1918 roku. Również z drukarni Ławry Peczerskiej pochodzi jeszcze jeden druk, który jest oprawiony razem z dziełem Kalnofojskiego. Jest to praca Hilariona Denisowicza, igumena monasteru w Kupiatyczach, obecnie na terenach Białorusi. Praca pod tytułem Parergon, cudów świętych obraza przeczystej Boga Rodzice w monasteru Kupiatyczach. I jak świadczy sam tytuł, książka jest poświęcona cudom, które wydarzyły się, czy zdarzyły się w monasteru kupiatyckim przy cudownej ikonie Bogorodzicy z Jezusem. I właśnie na werso karty tytułowej w tej książce możemy zobaczyć drzeworyt przedstawiający tą cudowną ikonę. Książka, jak już wspomniałam, również ukazała się w drukarni Ławry Peczerskiej w 1638 roku. I teraz od Kijowa zapraszam przenieść się do innego miasta, do Krakowa, gdzie pod koniec lat 80. XV wieku dzięki wsparciu i z inicjatywy szlachty prawosławnej przy dworze króla Kazimierza IV Jagiellończyka została założona pierwsza na świecie drukarnia cyrylicka. Założycielem i właścicielem drukarni został hafciarz i złotnik z miasta Neustadt w Niemczech, Schweipold Fiol. Drukarnia Schweipolda Fiola wydrukowała ogólnie 4 księgi liturgiczne. Księgi te były przeznaczone dla Ukraińców i Białorusinów zamieszkujących południowo-wschodnie ziemie Rzeczypospolitej, a także dla prawosławnych mieszkańców księstwa moskiewskiego, gdzie wówczas nie istniała żadna drukarnia. Jak już wspomniałam, w drukarni Fiola ukazało się 4 książki, Oktoich, Czasosłow, Triod Kwietny i Triod Postny. 2 pierwsze książki ukazały się z rokiem wydania w kolofonie 1491. 2 ostatnie książki zostały wydane bez daty publikacji, stąd różne opinie badaczy na temat roku wydania tych książek. Ostatnie badania Eugenia Niemirowskiego pokazują, że książka
Książki Triod Kwietny i Triod Cwietny zostały, Triod Kwietny i Triod Postny zostały wydane około 1493 roku. W zbiorach Ossolineum przechowujemy fragment Triodu Kwietnego, mianowicie dwie karty. Jedna z nich zdobiona ładnym czerwonej barwy inicjałem, zdobionym też płecionką. Te dwie karty w 1879 roku odnalazł Ignacy Polkowski, ksiądz, znany kolekcjoner i bibliograf, który te kartki znalazł w oprawie rękopiśmiennego psałterza łacińskiego. Niestety losy psałterza są do dzisiaj nieznane. Natomiast fragment triodu Fiola na szczęście został zachowany i znajduje się dzisiaj w zbiorach działu starych druków Ossolineum. Po śmierci Polkowskiego cały jego księgozbiór, w tym fragment druku Fiola, został zakupiony przez książąt ponińskich, którzy później przekazali swoją bibliotekę do Ossolineum i w taki sposób Ossolineum weszło w posiadanie też fragmentu Triodu Kwietnego, wydanego w Krakowie w drukarni Schweipolta Fiola. Do Ukraińników druki Schweipolta Fiola zaliczamy ze względu na cechy językowe, które świadczą o tym, że książki, te teksty te zostały opracowane i zredagowane przez humanistów, naukowców należących do ukraińskiego kręgu intelektualno-naukowego. Z Krakowa, gdzie zostało zapoczątkowane drukarstwo cyrylickie, przechodzimy do Lwowa, ponieważ to miasto jest związane z początkami drukarstwa cyrylickiego na ziemiach ukraińskich, a mianowicie w latach 70. XVI wieku do Lwowa przyjeżdża drukarz Iwan Fedorow lub Iwan Fedorowicz. Właśnie warianty nazwiska drukarza są związane z tym, że swoje druki wydane w Moskwie drukarz podpisywał jako Fedorow, a druki wydane na terenach Rzeczypospolitej jako Fedorowicz. Ponieważ w literaturze przedmiotu jest przyjęta forma nazwiska Fedorow, będę dzisiaj posługiwała się tą formą nazwiska. Fedorow z Moskwy przyjeżdża najpierw do Zabłudowa, gdzie pracowała jego drukarnia, założona przez Grzegorza Chodkiewicza. I po Zabłudowie przyjeżdża, jak już wspomniałam, w latach 70. XVI wieku do Lwowa. We Lwowie dzięki wsparciu finansowemu mieszczan lwowskich Iwan Fedorow zakłada swoją drukarnię, w której w 1574 roku wydaje dwie pierwsze książki cyrylickie na terenach obecnej Ukrainy. I były to Apostoł, czyli Dzieje i Listy Apostolskie, a druga książka to był Elementarz, który jest dzisiaj bardzo rzadkim drukiem, zachowanym jedynie w dwóch egzemplarzach. Po wydruku dwóch książek Iwan Fedorow na zaproszenie księcia Konstantego Ostrogskiego wyjeżdża do Ostrogu i właśnie o tym ostrogskim okresie działalności Fedorowa będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Natomiast po tym, jak pracował w Ostrogu, Fedorow jednak na początku lat 80. powraca do Lwowa, gdzie pragnie kontynuować swoją działalność drukarską, ale niestety umiera w 1583 roku. I drukarnię Fedorowa kupuje biskup lwowski Gedeon Balaban na potrzeby bractwa stawropigialnego prawosławnego we Lwowie. Pierwsze druki w drukarni brackiej we Lwowie to były druczki okazjonalne. Ukazały się w 1591 roku. Niestety w zbiorach Ossolineum my nie posiadamy żadnego XVI-wiecznego druku z biblioteki brackiej we Lwowie. Najstarszy druk, który pochodzi z tej kolekcji, to przedstawiony Ewangeliarz, wydrukowany w 1636 roku przez znanego lwowskiego drukarza Michała Ślozkę. Właśnie Michał Ślozka to był jeden z najlepszych lwowskich drukarzy pierwszej połowy XVII wieku. Posiadał on własną oficynę we Lwowie, która była konkurencyjna do drukarni brackiej, ale ponieważ był dobrym fachowcem, dobrym drukarzem, to często wykonywał zlecenia, które
zamawiało Bractwo i między innymi Śląska drukuje na zamówienia Bractwa przedstawiony Ewangeliarz. Książka jest zdobiona licznymi drzeworytami, między innymi widzimy ramkę drzeworytową już na stronie tytułowej książki. Są tu także całostronicowe ilustracje przedstawiające ewangelistów, ale także w książce są umieszczone liczne, nieduże drzeworyty w tekście, między innymi ten. Ale chciałabym zaznaczyć, że wartości omawianemu egzemplarzu dodają też noty rękopiśmienne, które są tutaj dosyć obszerne. Autorem tych zapisów jest ksiądz Jan Jup Joan Marszałkiewicz, który był proboszczem blachowiszczeńskim i w tych notach Marszałkiewicz dosyć szczegółowo opisał historie lub różne takie ciekawe historie dotyczące kościołów grecko-katolickich na terenach Przemyśla i jego okolic. Te zapisy pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Ja chciałabym zaznaczyć, że Marszałkiewicz pozostawił takie zapisy nie tylko w przedstawionym druku, ale również w innych starodrukach i rękopisach, które są dzisiaj przechowywane w księgozbiorach Ukrainy i Polski. Niektóre z tych książek do dzisiaj niestety nie przetrwały, ale na szczęście zapisy Marszałkiewicza są odpisane przez wcześniejszych XIX-wiecznych badaczy. Pieczątka na stronie tytułowej książki świadczy, że pochodzi ona ze zbiorów Grekokatolickiego Urzędu Parafialnego w Dubrowce, dzisiaj w obwodzie lwowskim. Do Ossolineum została zakupiona w 1961 roku i też proszę zwrócić uwagę na piękną oprawę z czerwonej skóry, którą zdobi plakieta tłoczona złotem z przedstawieniem Zmartwychwstania Pańskiego. Kolejny druk z drukarni brackiej we Lwowie to Irmologion Nutowy, czyli Irmologion Notny, wydany w 1757 roku. Pierwszy na terenach Ukrainy druk nutowy został wydany również w drukarni Bractwa Stawropigialnego w 1700 roku. Przedstawiony egzemplarz pochodzi z trzeciej edycji tego wydania. Następny druk, który przedstawiamy w ramach dzisiejszego pokazu, również z drukarni brackiej we Lwowie, to Triod Kwietny. Jest to druk liturgiczny, który zawiera porządek służby Bożej dla świąt ruchomych cyklu tygodniowego w okresie wielkanocnym. Jest też ładnie zdobiony, między innymi na stronie tytułowej mamy ramkę z różnymi scenami z Ewangelia i również na stronie tytułowej mamy pieczątkę Grekokatolickiego Urzędu Parafialnego w Dubrowcy, więc jak i poprzedni druk Ewangeliarz z 1636 roku, ten Triod Kwietny z 1746 roku pochodzi z tego zakupu dokonanego w 1961 roku. Następny druk, też lwowski, z drukarni brackiej, który ukazał się w drugiej połowie XVIII wieku, to Liturgia Jana Chryzostoma czy Liturgia Iwana Złotoustego. I tutaj chciałabym się nie tyle skupić na samym druku, ile na proweniencji. Na pierwszej karcie mamy naklejony ex libris Biblioteki Grecko-Katolickiej Kapituły w Przemyślu. Biblioteka ta została założona
zbudowana w drugiej połowie XVIII wieku. W XIX wieku to była jedna z największych bibliotek, która posiadała zbiory ukraińskie. Niestety w 1946 roku instytucja została zlikwidowana, zbiory rozproszone i dzisiaj większość książek z biblioteki grecko-katolickiej Kapituły w Przemyślu są przechowywane w Bibliotece Narodowej w Warszawie, a pojedyncze druki, pojedyncze książki, jak widać, znajdują się w zbiorach ossolińskich. W latach 80. XVI wieku powstaje druga po lwowskiej drukarnia, która została założona przez Wasyliego Konstantego Ostrogskiego. Wyposażeniem i zarządzeniem tą drukarnią zajmował się drukarz Iwan Fedorow, który przyjechał na zaproszenie Ostrogskiego ze Lwowa. Oprócz drukarni w Ostrogu Konstanty Ostrogski założył również akademię, która była wzorem dla kolejnych uczelni powstałych na terenach obecnej Ukrainy, między innymi dla kolegium, które powstanie później w Kijowie. I Ostrogski także stworzył całe środowisko naukowe i intelektualne, które rozwijało ukraińską cerkiew prawosławną, ale także ukraińską naukę. I jednym z głównych zadań, które postawił przed sobą książę Ostrogski, to było wydanie Biblii, pierwszej Biblii w języku cerkiewno-słowiańskim. I pierwszy pełny tekst Pisma Świętego w języku cerkiewno-słowiańskim ukazał się w drukarni Ostrogskiej w 1581 roku. W zeszłym roku obchodziliśmy 440. rocznicę Biblii Ostrogskiej. Z tej okazji w Ossolineum została przygotowana wystawa planszowa, którą można było oglądać na dziedzińcu Ossolineum. Obecnie wystawa jest pokazywana w grecko-katolickim kościele we Wrocławiu pod wezwaniem świętych Wincentego i Jakuba. Biblia Ostrogska przedstawiona w ramach dzisiejszego pokazu została przygotowana między innymi przez Herasa Smotryckiego, pierwszego rektora Akademii Ostrogskiej. Jedyną ilustracją drzeworytową w tej książce jest herb Ostrogskich i chciałabym też zaznaczyć, że Biblia Ostrogska to pierwszy druk cyrylicki, w którym po raz pierwszy pojawia się oprócz czcionki cyrylickiej też czcionka grecka. Egzemplarz Ossolineum pochodzi z wiedeńskiej kolekcji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Kolejny druk z ostrogskiej drukarni to Nauki ascetyczne Bazyliego Wielkiego, wydane w 1594 roku. Jest to pierwsze tłumaczenie na język cyrkiewno-słowiański dzieł ojców Kościoła Wschodniego. Książkę zdobiono całostronicową ilustracją, która przedstawia świętego Bazyliego Wielkiego. Książka jest zbiorem przepisów i norm dotyczących życia ascetycznego i monastycznego. Kolejnym drukiem prawosławnym w zbiorze, który chcemy dzisiaj przedstawić, to praca pod tytułem Zrcalo Bohosławii, czyli Zwierciadło Teologii. Jest to pierwsza w Kościele prawosławnym próba wyjaśnienia systemu dogmatycznego. Autor pracy Cyryl Trankwilion Stawrowecki to znany pisarz, teolog, kaznodzieja, wydawca działający w pierwszej połowie XVII wieku. Książka ukazała się w Poczajowie, w drukarni Trankwiliona Stawroweckiego w 1618 roku. Oprócz tekstu teologicznego książka zawiera bardzo ważny fragment. Jest to niewielki słownik z 10 słów, słów pochodzenia łacińskiego i greckiego przetłumaczonych na język ukraiński tego czasu. I ważne, że w tytule tego słownika
Autor Cyryl Trankwilion Starowiecki po raz pierwszy używa określenia leksykon, które potem przyjęło się we wschodniosłowiańskiej leksykografii i używane jest do dnia dzisiejszego. Chciałabym też zaznaczyć, że Cyryl Trankwilion Starowiecki założył, czy zapoczątkował drukarstwo w Poczajowie. Kolejny druk w Poczajowie, w drukarni Bazylianów, ukazał się więcej niż po 100 latach, a mianowicie w 1735 roku. Był to służebnik. Od druków związanych z Kościołem prawosławnym przechodzimy do druków unickich. Kościół unicki powstał w wyniku Unii Brzeskiej w 1596 roku. Zgodnie z Unią, prawosławna metropolia kijowska połączyła się z Kościołem katolickim i uznała zwierzchność papieża. Prawosławna metropolia kijowska należała do największych w Europie w XVI wieku. Liczyła ona 6 eparchii i trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie eparchie od razu po 1596 roku przyjęli Unię. Na przykład przemyska eparchia przystąpiła do Unii dopiero w 1691 roku, lwowska w 1700, a łódzka na przykład w 1702 roku. I w pierwszym okresie swojego istnienia Kościół unicki korzystał z druków wydawanych przez prawosławnych. Pierwszym drukiem unickim, który zawiera innowacje w duchu katolickim, był służebnik wydany w 1617 roku w Wilnie w drukarni Mamoniczów, ale prawdziwe druki unickie w drukarniach bazyliańskich zostały wydawane dopiero pod koniec XVII wieku. Między innymi pierwszym drukiem ułożonym przez metropolitę Cypriana Żochowskiego zgodnie z przepisami Kościoła katolickiego jest uważany, przedstawiony tutaj służebnik, czyli mszał, który był wydany w Wilnie i w Supraslu w drukarni Bazylianów w 1692, w 1695 roku. W jaki sposób? W dwóch drukarniach. Większa część tej książki została wydana właśnie w Wilnie. I niewielki dodatek na końcu. Został wydany w drukarni bazyliańskiej w Supraslu, o czym świadczy informacja w kolofonie tej książki, czyli na końcu tutaj jest właśnie podana informacja, że książka została, że tak, służebnik został wydany właśnie w Supraslu 21 września 1695 roku. Ja też chciałabym zaznaczyć, że książki te są upowszechniane w różnych wariacjach, czyli czasami bez tej części wydanej w Supraslu, ale nasz egzemplarz na szczęście zawiera dwie części. Jedna, jak już mówiłam wcześniej, wydana w Wilnie, ta większa, i drugi i kolejny dodatek wydrukowany w Supraslu. Mówiąc o drukarstwie unickim, nie możemy nie wspomnieć o drukarni w Poczajowie, która została założona w pierwszej połowie XVIII wieku przy klasztorze Zaśnięcia Matki Bożej. Mamy kilka druków przedstawionych w ramach dzisiejszego pokazu. Oczywiście największą uwagę zwraca na siebie Biblia, wydana w 1759 roku, która ma bardzo ciekawą oprawę. I co jest ważne, jest to oprawa oryginalna, ponieważ książka została oprawiona w introligatorni, czyli w pracowni, która działała przy drukarni bazyliańskiej w Poczajowie. Największe drukarnie
drukarnie, między innymi drukarnia Lawry Peczerskiej, czy drukarnia Bractwa Stawropigialnego, ale także drukarnia w Poczejowie posiadała swoją własną introligatornię i oprawiała te druki, które w tej drukarni zostały wydane. Przedstawiona oprawa Biblii ma różne tłoki, które oryginalnie były złocone, ale niestety z czasem to złocenie zostało wytarte. Wiemy, że oprawa ta pochodzi z introligatorni w Poczejowie dzięki tłoku, który przedstawia Bogu Rodzicę poczejowską, a ważnym elementem, czyli niezbędnym elementem ikonografii tej Bogu Rodzicy jest odbitek nogi Bogu Rodzicy, który pozostawiła ona na kamieniu. Książka jest przeznaczona dla czytania w niedzielę, w kościele, w niedzielę i w dni uroczyste. Dlatego najważniejszym w niej jest tekst. Nie zawiera ta książka ilustracji poza ramką drzeworytową na stronie tytułowej, ale też wiemy, że wcześniej w XX wieku książka należała do Filipa Korolczuka, ponieważ zostawił on swój zapis prowincjonalny na wyklejce tej Biblii. Kolejne dwa druki z drukarni poczejowskiej dotyczą religijnej kultury muzycznej. Między innymi mamy przedstawiony zbiór, który pod tytułem Bohohlasnyk wychodził w drukarniach bazyliańskich, nie tylko w Poczejowskiej. W ciągu XVII i XVIII wieku wielokrotnie był to jeden z najbardziej popularnych druków, który zawiera teksty pieśni religijnych w języku ruskim, czyli ukraińskim, a także białoruskim. Niektóre z tych pieśni są przetłumaczone także na język polski. Niestety my nie wiemy, do kogo należał egzemplarz przedstawiony na dzisiejszym pokazie, ale widać, że bardzo się interesował poprzedni właściciel tą książką, ponieważ ładnie, ręcznie kolorował drzeworyty, winiety drzeworytowe, a w tym drzeworycie jest przedstawiona już wspomniana ikona Bogu Rodzicy Poczejowskiej właśnie z odbitkiem swojej nogi. No i chciałabym zaznaczyć, że Bohohlasnyk jest jednym z najnowszych nabytków działu starych druków. Książka została zakupiona w 2021 roku, więc jak widać oczekuje ona swojej konserwacji. Następny druk jest unikatowy, ponieważ nie odnotowano go w żadnej innej kolekcji opisanej do dzisiaj. Książka nie zawiera strony tytułowej i została ona wydana również w Poczejowie, w drukarni Bazylianów, najprawdopodobniej w latach 90. XVIII wieku. Zamiast strony tytułowej na początku mamy znowuż przedstawienie ikony Poczejowskiej Bogu Rodzicy i mamy też teksty pieśni religijnych poświęconych Bogu Rodzicy, Jezusowi, ale także różnym świętym i świętam. I na pierwszy rzut oka może się wydać, że książka została w języku polskim, ale jak Państwo się przejrzycie, to zobaczycie, że jest to język ruski, czyli język ukraiński, ale oddany alfabetem łacińskim. Najprawdopodobniej przyczyną tego takiego wydania było zachęcenie Polaków do przejścia na wiarę grecko-katolicką, żeby mogli oni czytać teksty ruskie, teksty ukraińskie zrozumiałym dla siebie pismem. Kolejnym unikatem w zbiorach starych druków Ossolineum jest prezentowany elementarz wydany w Poczejowie w 1760 roku. Jest to ósma edycja tego wydania.
bez względu na to, że elementarze wychodzili w dużych nakładach, które czasami liczyli nawet kilkadziesiąt tysięcy, do dzisiaj tego typu wydania zachowały się bardzo nielicznie, czasami w pojedynczych egzemplarzach lub nie zachowały się w ogóle. Na przykład my nie mamy żadnego zachowanego egzemplarza pierwszej, drugiej czy trzeciej, a także szóstej edycji tego wydania. I przez dłuższy czas też nie było wiadomo o tej ósmej edycji i dopiero teraz się odkryło, że w zbiorach Ossolineum posiadamy właśnie ósmą edycję elementarza wydanego w Poczajowie w 1760 roku. Dzięki temu elementarzowi możemy zobaczyć, jak wyglądała ta nauka czytania przez dzieci w XVIII wieku. Mieli wcześniej też, jak i obecnie w elementarzach, literki, tak, sylaby, ale uczyli się czytać na tekstach religijnych, czyli czytając modlitwy lub fragmenty z Biblii. Książka jest zdobiona drzeworytami, między innymi na stronie tytułowej mamy przedstawienia świętych Cyryla i Metodego, na verso karty tytułowej przedstawienie Trójcy Świętej i właśnie scena wniebowzięcia Marii, a także scena z przedstawieniem Marii i Jezusa. Egzemplarz pochodzi z zbiorów Edwarda Ewerysta Kuropatnickiego, kasztelana belskiego. Książka trafiła do zbiorów wiedeńskich Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i potem do Lwowa i z Lwowa do ossolińskiej kolekcji starych druków. W kolejnej gablocie przedstawiamy druki religijne o charakterze regulacyjnym. Są to m.in. reguły bractw cerkiewnych, które powstały w pierwszej połowie XVI wieku dla bractw prawosławnych i były upowszechniane w formie rękopiśmiennej. Po przyjęciu Unii przez eparchię lwowską teksty reguł brackich uległy zmianom i reforma tych tekstów zaczęła się za czasów biskupstwa Atanasiego Szeptyckiego, a skończyła się za czasów Leona Szeptyckiego. W tym czasie reguły otrzymały formę drukowanych formularzy z rubrykami do wypełnienia, w których trzeba było wpisać wyzwanie i położenie cerkwi, a także tytuły biskupa, które te reguły zatwierdzał. W zbiorze Ossolineum znajdują się reguły bractw cerkiewnych zatwierdzone dla bractwa podwyższenia Krzyża Świętego we wsi Kozice w obwodzie lwowskim, reguły zatwierdzone przez Leona Szeptyckiego. Kolejny druk regulacyjny to list pastoralny do duchowieństwa i ludu diecezji lwowskiej i przemyskiej biskupa lwowskiego Piotra Bielańskiego. Druk wydany w dwóch językach, w polskim i cyrkiewnosłowiańskim. I tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na proweniencję tej książki. Na stronie tytułowej widzimy pieczątkę Biblioteki Naukowego Towarzystwa imienia Tarasa Szewczenki. Towarzystwo imienia Szewczenki to najstarsza instytucja naukowa ukraińska, która faktycznie pełniła funkcję Akademii Nauk Ukrainy. Posiadała jeden z największych zbiorów ukraińników i druków, rękopisów i dzieł sztuki ukraińskich. Niestety w czasie II wojny światowej została ta instytucja, jak i inne instytucje tego typu, likwidowana, zbiory zostały rozproszone, część archiwum Naukowego Towarzystwa imienia Tarasa Szewczenki dzisiaj jest przechowywana w Bibliotece Narodowej w Warszawie, a część archiwum w zbiorach rękopisów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Kilka druków z tą proweniencją znalazło się też w zbiorach starych druków Ossolineum.
Od druków religijnych przejdziemy trochę do druków świeckich z zakresu językoznawstwa i przed nami praca pod tytułem Leksykon slawenoroski i imien tolkowanie. Autor tej pracy to Panwa Berynda, znany pisarz, wydawca, rytownik, teolog, który pracował w różnych drukarniach na terenach obecnej Ukrainy, w Striatyni, w Lwowie, a także w Kijowie, w drukarni Kijowo-Pieczerskiej Lawry. Najbardziej znana praca leksykograficzna Panwy Beryndy to przedstawiony leksykon, który ukazał się w Kijowie w 1627 roku. I trzeba zaznaczyć, że to jest faktycznie pierwszy słownik języka ukraińskiego, który zawiera około 7 tysięcy słów języka cyrkiewno-słowiańskiego przetłumaczonych na język ukraiński tego czasu. Kolejna praca z zakresu językoznawstwa to gramatyka języka cyrkiewno-słowiańskiego Melecjusza Smotryckiego. Melecjusz Smotrycki to prawosławny, a następnie unicki duchowny, pisarz, polemista i przedstawiona gramatyka też należy do najważniejszych prac przygotowanych przez tego autora. Pierwsze wydania gramatyki Smotryckiego ukazały się w Jewiu w 1618-1619 roku. Kolejne dwa wydania wydane były w Moskwie w 1648 i 1721 roku. I chciałabym zaznaczyć, że niestety moskowskie wydania ukazały się bez nazwiska autora. My dziś w ramach dzisiejszego pokazu przedstawiamy ten druk Smotryckiego, który posiadamy w swoich zbiorach, a mianowicie to drugie moskiewskie wydanie. Chciałabym zaznaczyć, że Ossolineum przed II wojną światową posiadało też i pierwsze wydanie z 1618 roku, ale po podziale zbiorów egzemplarz tego druku pozostał we Lwowie i jest przechowywany dzisiaj w bibliotece imienia Wasyla Stefanyka. W ostatniej gablocie przedstawiamy druki związane z religijną, katolicko-unicko-prawosławną polemiką, która została zapoczątkowana po 1596 roku w wyniku zawarcia Unii Brzeskiej. Przyjęcie Unii Brzeskiej przez Kościół Prawosławny Rzeczypospolitej spowodowało podział w metropolii prawosławnej kijowskiej na zwolenników i przeciwników jedności z Kościołem katolickim. I wiele autorów, teologów i pisarzy, naukowców wypowiadało się w swoich książkach lub przeciw Unii grecko-katolickiej. Chronologicznie pierwszym drukiem z tej polemiki religijnej jest praca wspomnianego wcześniej Melecjusza Smotryckiego, wydana w Wilnie w 1610 roku. Jest to praca Trenost, to jest lament jedynej świętej powszechnej apostolskiej wschodniej cerkwie. Jak już też wcześniej wspomniałam, Smotrycki na początku był duchownym prawosławnym i był jednym z największych zwolenników Kościoła prawosławnego i jednym z największych przeciwników Unii, ale z czasem zmienił swoje zdanie, swoją opinię, zmienił też swój obrządek i został uniatem pod koniec życia. Przedstawiona praca, lament, jest wydana jeszcze za czasów, kiedy Smotrycki był duchownym prawosławnym właśnie w obronie cerkwi prawosławnej. W tej gablocie mamy przedstawione trzy dzieła Joannycjusza Galatowskiego, który był jednym z najbardziej aktywnych pisarzy, polemistów, oczywiście po stronie prawosławnej. Mamy jego dzieło pod tytułem Mesjasz Prawdziwy, praca wydana w Kijowie drukarni Ławry w 1672 roku. W książce są opisane proroctwa na temat przyjścia Jezusa Chrystusa. Drugie wydanie z 1678 roku to książka Stary Kościół Zachodni Nowemu Kościołowi Rzymskiemu.
wydana w Nowogrodzie Siewierskim. I w tej pracy Joannicjusz Galatowski omawia bardzo ważną kwestię filioque, czyli to jest właśnie jedna ta z kwestii, która najbardziej dzieli Kościół unicki, Kościół katolicki i Kościół prawosławny. I trzecia praca napisana przez Galatowskiego to Fundamenta, na których łacinnicy jedność Rusi z Rzymem fundują, wydana w Czernichowie w 1683 roku. W tym druku Galatowski opisuje między innymi krzywdę uczynione przez katolików Kościołowi prawosławnemu. W tej gablocie przedstawiamy również dwie prace Kasjana Sakowicza, duchownego prawosławnego, następnie unickiego, a potem jeszcze rzymskokatolickiego. Ze względu na to, że tak często zmieniał swój obrządek, przeciwnicy Unii, przeciwnicy Sakowicza nazywali go kameleonem. W ramach dzisiejszego pokazu przedstawiamy dwie prace, które Sakowicz wydał już po zmianie obrządku. Pierwsza praca, Kalendarz Stary, wydana w tym czasie, kiedy Sakowicz był już unitem, był archimandrytą monasteru w Dubnie. No i w tej książce Sakowicz zarzuca prawosławnym i unitom, że trzymają się starego juliańskiego kalendarzu i nie chcą przejść na gregoriańskie. I kolejna praca Sakowicza, wydana w Krakowie w 1642 roku. Jest to praca pod tytułem Perspektywa i objaśnienie błędu, herezji i zabobonów w grekoruckiej cerkwi disunickiej. Sakowicz opisuje w tej pracy właśnie wszystkie wady Kościoła prawosławnego i zalety Kościoła katolickiego. Odpowiadając i zaprzeczając dowodom Kasjana Sakowicza opisanym w Perspektywie, Piotr Mochyła, który był znanym duchownym prawosławnym, był reformatorem tekstów liturgicznych w Kościele prawosławnym, był archimandrytem Ławry Peczerskiej, a także jednym z twórców Akademii Kijowsko-Mochylańskiej, podaje w swojej pracy wydanej w 1644 roku pod tytułem Litos abo Kamień, podaje różne dowody, które zaprzeczają te tezesy, które opisał w swojej Perspektywie skierowanej przeciwko prawosławnym Kasjan Sakowicz. I trzeba zaznaczyć, że Piotr Mochyła wykorzystuje nie tylko dowody jakieś naukowe czy religijne, teologiczne, ale przechodzi także na rzeczy osobiste, między innymi w takim wierszu skierowanym do Kasjana Sakowicza pisze takie słowa: Dajże pokój już Rusi, pokić stanie ducha Kasjanie, bo zbędziesz i drugiego ucha. Czyli po prostu naśmiewa się z jakiejś wady fizycznej Kasjana Sakowicza, bo wiadomo, że on właśnie nie miał jednego ucha. Szanowni Państwo, w ramach dzisiejszego pokazu udało mi się przedstawić bardzo, bardzo niewielką część Ukraińników przechowywanych w zbiorach starych druków Ossolineum. Chciałabym zaznaczyć, że zbiory ukraińskie znajdują się również w innych działach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, więc zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi zabytkami książkowymi, a także zapraszam do oglądania i odwiedzania kolejnych spotkań, które będą się odbywały w ramach w cyklu wykładów z Ossolińskiego Skarbca Kultury. Dziękuję.